obejrzmy. Jest impreza. Chłop się załamał, lekko mówiąc, tej. Okej, jakichś tych osiłków, byczków napakowanych. Dawaj. Puzianowski kontra Najman. Kto wygra? Czy Puzianowski wygra? Na razie przeważa. O. Jacek Morański chodzi na pokład. Jakiś niebieski specyfik. To z gumy jagód, czy co? Okej, coś leci. O, dobra, Najman już pada na deski. Cyk. O! Ej, statek zamarzł. Ole buty. Ty, epoka lodowcowa w Wiedźminie. Tego jeszcze nie było. Tam w ogóle jakie ujęcie, jak go jeszcze w dupę kopię. Dobre tam. Ej, przed chwilą ten gościu leciał, nie? A teraz siedzi za boczkami. O, statek pęka. No to jest Lipton. A, bo to czekał, tak? Dobrze. Daję bazę. No kurwa, niezłe czary. Skaryfikacja. No i co tam, królu? Królu złoty, gdzie pan uciekasz? Królu złoty. No i cyk. A, łeb mu uciął. Statek zatonął. Coś ty łapy zrobi, dumny z siebie jesteś? Kuźwa tytan. A, czyli tak naprawdę skończył Titanic. Aaa, to taka góra lodowa. No proszę bardzo, to ciekawe rzeczy tu się dowiadujemy. Dobra, witam was serdecznie, jestem Agren. I dzisiaj zaczynamy sobie nową serię, czyli Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Grę oczywiście już sobie przeszedłem, i to nawet bodajże dwa razy. Ale no cóż, z racji tego, że komputer mój jaki mam i po prostu Wiedźmin 3 nie wyrabiał na tych moich tutaj jakby, jak to nazwać, osiągach, akcesoriach, no jak zwał, tak zwał. Dlatego no, polecimy sobie na razie z Wiedźminem 2, no bo w nowej ankiecie ta gra właśnie też jakby w niej wygrała. Więc tak czy siak, lubicie Wiedźmina, no to Wiedźmin będzie. Pojawia się póki co regularnie, bo planuję sami na razie odcinki codziennie z Wiedźmina wam tutaj podsyłać na kanał. Zawsze jak to będzie wyglądało nieco później, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, więc bez zbędnego pitu, przejdźmy sobie prosto do nowej gry. A poczekajcie, sprawdzę sobie jeszcze, właśnie, czyli już nie mam zapisów. Dobra. Wybierz stan gry z Wiedźmina 1. Jak z Wiedźmina 1? Co ty gadasz?
Ciekawe, nie, no dobra, rozpocznijmy nową grę. Nie, samuszka nie chce i to poziom normalny sobie poleciłem, myślę. Kurde, muszę potem sprawdzić te poziomy z Wiedźmina 1, bo wtedy właśnie będę przechodziłem pierwszy raz, to Wiedźmina 1 wtedy jeszcze nie miałem na komputerze, nie ogrywałem go wcześniej. Bo pierwszy raz jak ogrywałem Wiedźmina, to pojawił się dopiero on na kanale. Więc ciekawe, co to tam takie, może jakieś rozszerzenie tam było? Aż sobie później to zerknę. Jeśli to będzie faktycznie jakieś rozszerzenie, to dajcie znać, bo ja tutaj jakby nie orientuję się za bardzo. Jeśli tak faktycznie jest, to być może sobie do tego jakby potem wrócimy, tak? I zrobimy sobie też ten... takie prowadzenie. Zjednoczone Królestwa pokonały wojska Nilgardu w walnej bitwie pod Brenną. Okej. Okay. Całą pół znikają głód i zaraza, elfy krasnoludy żyją w gettach. Coraz więcej ludzi ucieka w lasy, by dołączyć do oddziałów Skoja.tl. No i spoko. Temery nieznanych skrytobójca próbuje zamordować króla Foltesta. Ginie z rąk najmniej, a na jednego obcy potworów, Geralta z Rivii. Oczywiście to nie jest ten gość, którego widzieliście wcześniej na statku. Mija miesiąc. Nad rzeką Pontar armia Foltesta odnosi zwycięstwo, kładąc kres wojnie domowej. Cena tego triumfu jest jednak bardzo wysoka. Temeria, rok 1271. W sumie nie tak dawno. No i zaczniemy w bardzo nietypowy sposób, tak można powiedzieć. No właśnie, Geralt sobie ucieka. To są jakieś wspomnienia, jak dobrze pamiętam. No coś go ugryzły to niejednokrotnie, nie? I to niejednokrotnie. Okej, lecą jacyś ludzie. No i właśnie, zaczynamy w bardzo nietypowy sposób, bo zaczynamy w lochach zamku Lavalette, 3 dni po bitwie. No chodźcie, szósteczki, do tatusia! Okej, troszkę do się też wyświetlić grę, jak tak widzę teraz. 20 orenów dla wujka! Grosza daj Wiedźminowi, sakiewką potrząśnij. Zobacz, obudził się. Zwariowałeś, nie chodź tam! Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi. Oj, żeby się... Prawda, mistrzu Geralcie? Tak. Przyszedłeś normalnie, a wyjdziesz bez zębów. Hehe. Powtórz rzut. Bo co? Bo jajca. Kości się nie poturlały. Że niby oszukuje? Odszczekaj to! No, chyba nie zamierza. Ty patrz, znowu się obudził. No, come on, come łowca on. Potworów, patrzcie go, zwykły kurwisyn! Słyszałem, że wiedźmini to sieroty zbierane po gościńcach. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w przesilenie z wiedźmami się dupcą. Stąd te ślipia plugawe. A masz ty jakiś problem? Odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. Na to wygląda, panie Vernonie. Sorry za spoiler. Dla tych, którzy oczywiście gry nie ogrywali. No to, no tak, to był Vernon Rock. Dobra, czekajcie, ja bym tu szybko sobie zmienił tylko opcję muzykę i dźwięk, właśnie, bo mam to wszystko na full, a zrobiłbym sobie tak może na razie na piątkę i gdyby było za głośno, to dajcie mi jeszcze znać. Znaczy oczywiście to będę sobie zmieniał na bieżąco, ale gdyby było jeszcze za głośno, to dajcie znać po prostu w komentarzach. Dobra, zrobimy sobie to na razie tak, faktycznie. Troszkę za głośno mi się wydawało teraz. Dotąd nie było okazji. Vernon Roche. No skuty jestem, jak się mam przywitać, kurde. Niestety mam zajęte ręce. Głupiec ze mnie. No, co ty nie powiesz? Wes!
Szybko, że się zorientował. Rozchuj go. Ta vest to taka fajna, nie? O. Całkiem, nie? Geralt, no i zrobię. Teraz się przywitali. Można? Po dżentelmeńsku? Przedstawisz nas? Nie trzeba. Przynieś coś do picia. Nie będziemy tu siedzieć o suchym pysku. Tak, najlepiej gorzałkę, coś do żarcia, może jakieś, nie wiem, świnie. Opowiesz mi wszystko, co pamiętasz. O szturmie i o tym, co wydarzyło się w Samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. A ja ci dowodzę oddam. Oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo. Żebyś wiedział. Najwyżej wrócisz do lochu, a jutro publicznie cię wytrzebią, obedrą ze skóry i powieszą. Brzmi tak zachęcająco. Za temerię. Palebne. Od czego mam zacząć? To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. Dobra, i tutaj po kolei. I żeby było jasne, byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia. Otóż tak. Pięknie, dzień szturmu, świt. Dobrze, to jest w sumie YouTube, a nie Twitch, bo na Twitchu to za takie rzeczy, jak to zaraz zobaczycie, to mogło być różnie. W sumie. Pani Triss Merigold. No właśnie, o tym mówiłem, jak coś. No, już się zarumieniła. Aż jej włosy zapłonęły. A nie, ona jest ruda, zapomniałem. Wiedźminie, śpicie! Nie, dupcycie. O, już nie. Jego wysokość król Temerii, Pontaru, Mahakamu i Soden, senior protektor Bruż. I tak dalej do rzeczy. Wzywa mistrza Geralta do siebie. Przekaż, że zaraz będę. Jak coś przykro mi, że przeszkadzam, ale król... Wiemy. Udanego dnia, pani Wiedźminie. No, udany dzień to by był, jakbyś tutaj nie przyszedł do tego namiotu. Jak w ogóle chłop wychodzi, jak się przygląda, ty. Skurczysyn. Głupia wojna. A mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. Nie, wcale. Wcale. Mądrych wojen nie ma, Triss. Co w takim razie powinnam doradzić naszemu chutliwemu monarsze? Nie zakochiwać się, nie płodzić mękartów. Nie wywoływać głupich wojen. Mądre genialne słowa. Ale zdajesz sobie sprawę, że te bękarty mogą w przyszłości ubiegać się o tron i wywołać jeszcze głupszą wojnę? Co nie zmienia faktu, że... Ta. Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są, ale lepszych nie mamy. Dlatego trzeba... pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku opuszczamy dwór. Trzeba koronować Wiedźmina na tego, Geralta w sensie na króla i będzie mądry król, nie? Znów śniłeś o dzikim gonie. Ty, zgadłem. Jeden ze zwiadowców zarzeka się, że widział smoka nad rzeką. Twierdzi, że natknął się na komando Skojateli, byłoby po nim, ale nadleciał smok. Elfy padły na ziemię, bijąc pokłony, a on uciekł. W centrum cywilizacji? Geralt. Poza tym, z tego co pamiętam, wiedźmini nie polują na smoki. A, no nie. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie. Masz rację, smoka tu raczej nie ma. Ale może jest widłogon albo oszlusk. Wyrośnięta wiwerna. Sądzę, że w tej historii prawdziwe jest jedynie to, że zwiadowca czmychnął przed elfami. Ten szuka zlecenia na potwora, nie? Jak się udała sekcja niedoszłego królobójcy? Koszmar. Minął już miesiąc, od kiedy go zabiłeś. Ludzie króla próbowali zrobić sekcję sami. Banda amatorów. To, co przyjechało na wozie, trudno nazwać zwłokami. Król nie ufa nikomu.
Ustaliłaś coś? Źrenice adaptowały się do światła. Prawdopodobnie widział w ciemności równie dobrze jak ty. Nie byłam w stanie ustalić jego wieku. Chcesz powiedzieć, że zabójca, który miesiąc temu przekradł się przez wszystkie straże i nieomal zabił króla i mnie, był wiedźminem? Mówię tylko to, co wykazała sekcja. Nikomu nie chwaliłam się tymi rewelacjami i nie zamierzam. Wiem, co to może dla ciebie oznaczać. Teraz jesteś obrońcą, królewskim wiedźminem, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Zgadza się. Mam przeczucie, że ten sen jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka. Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Kto wie? Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże. Dobra, pora zmierzyć się z chudliwym królem i jego głupią wojną. Dołączę później. Elegancko. Dołączę później. Dobrze, coś tam ciekawego jeszcze miałem do powiedzenia, ale jednak nie. Teraz tak. Tutaj się skakać, z tego co pamiętam, nie dało w tym Wiedźminie. Na szybcie mam podzemne takie krótsze, znaczy w sensie wolne. Izdę. W sensie wolne. Dobra, jak teraz się zmieniało znaki? Właśnie, to nie to. Jak się zmieniało... Aha, tu, dobra, już wszystko wiem. Oltest kazał się przykazać, że żyje, ja jestem żołnierz. To mój chleb. A ja jestem Wiedźmin, to mój miecz. Chcesz go posmakować? Piękny dzień na bitwę. Nie tak, bój się jak piękny dzień na zabijanie, masz jesteśmy rację. Poza zasięgiem kuszników. Przyznaję, panie, iż nie jestem wojownikiem. Wolę a, właśnie, widzowie, dajcie mi znać, co pełnię tutaj... Pełnię rolę posłańca pokoju. Co tutaj bzdura. Warto sobie zbierać? Jesteś emisariuszem białego płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Cesarza Nilfgaardu, który krwawo podbił ponad tuzin wolnych królestw. Boże, się wstrzymałem. Przynosząc im prawo, kulturę i przede wszystkim pokój. Dobra, dajcie znać widzowie, co tu właśnie w Wiedźminie warto zbierać sobie do eliksirów typu kod, jaskółka, etc. Bo Wiedźminie 1 kompletnie olewałem ten temat i przez to później cierpiałem. Z tego co pamiętam, to Wiedźminie 2 też są takie misje, że po prostu to się potem jakby przydaje, co nie? Więc dajcie znać, na co to właśnie warto zwracać sobie uwagę. Wreszcie jesteś. Jak tutaj rozwijać tę grę. Strajcy królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać zdrajcom! Tak jest. I pyk. Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę. Ma jednak pewną wadę. Wasza wysokość, proszę się ukryć! W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Otóż nie wiedziałem, że wasza wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. Dwa lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Można? Można. Panie. Co sądzisz, ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, wasza wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? I to jest dobre pytanie. Już nie żyją. Bez oka, kurde. Masakra, nie? Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, kurde. Gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja wybaczy, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak się zwą? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii. Norman Sator, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Normalnie, Sadorze. Za wieloletnią służbę koronie mianuję cię dziesiętnikiem strzelców. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Abyś go wolił ze służby, dał mu kurde godziwą, nie wiem, emeryturę, czy jak to tam się nazywa u was, to wtedy to tak, wtedy to byłby zadowolony. Dziesiętnik strzelców nie brzmi jakby zasięgającyjne. Proszę wybaczyć, miałeś pytania, lecz jestem zmuszony je zadać.
Jaki los spotka królewskie bękarty, gdy... To nie są żadne bękarty! To moje dzieci! Jeszcze raz usłyszę słowo bękart i komuś stanie się krzywda. Mogę ja? Panie. Proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i... W życiu mam prawo! Jak ja będzie ten. Trzeba, to je zmienię! To jest. Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem. Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. No chyba, że Agda nie żyje. Nie mam innych dzieci. Rozumiem. Koniec rozmowy, ekscelencjo. Wracajcie do namiotu. Ja też mogę? Tam tygrys na mnie czeka. Ej, Foltest. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku. Ale Triss Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem? No... Powiedzmy. Bardziej się nie dało. Zawsze wiedziałem, żeś swój chłop. A co ludzie gadają, łajno mnie obchodzi. Z Addą też tak było. Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy? Z Addą, czy oczywiście chodzi tutaj o tą strzygę, nie? Triss zrobiła sekcję. To mógł być Wiedźmin. Wiedźmin? A co ja wam, kurwa, zrobiłem? Nieważne. Wiesz coś więcej? Nie nosił znaku cechowego, ale to nic nie znaczy. No, no. Nie jeden na twoim miejscu trzymałby gębę na kłódkę. Triss może nie na pobitwę. A teraz zajmijmy się zdrajcami. Ja nic nie muszę, byku. Jak strzelacie, łamagi! Żołnierzu! Luneta! Co tam się dzieje? To Echevery! Łap, Wiedźminie! Walimy w czerwony pióropusz! Skrobiel przysięgał mi doskonną przyjaźń. Mów, ile podnieść! Musisz jakoś lepiej dobierać przyjaciół. No i teraz tak, no wolałbym go nie zabić z tej balisty, bo chciałem coś wam pokazać. Aczkolwiek jeszcze nigdy w życiu nie dało mi się trafić z balisty w niego. Znaczy w sumie to jest mi trzecia próba moja, ale... Spróbujmy. 3 stopnie. Jak trafię, no to się mówi trudno. Ale raczej nie trafię. Zawsze jest za 3 stopnie. No. Nie dało się. Trafiliśmy bydlaka? Uchylił się. Psia krew! Dorwiemy go na murach! Za mną, Wiedźminie! Ostatnio słyszałem, to właśnie da się niby go trafić z tej balisty, ale... Jest to raczej dość ciężkie, wam powiem szczerze. No i dobra, no jedziemy sobie na mury. Wiesz, Wiedźminie, jestem nawet gotów zaraz darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Wiesz sobie? Tak, powiem jeszcze to, zresztą, nie mogę sprawdzić. Jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echevery, szlachetni, współczujący. Powiedzieli, zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je, może nawet wsadzimy na tron. Dalej, idziemy na samą górę. No i baronowa dała się nabrać jako matka. A prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Dalej, idziemy na samą górę. Idziemy, Foltes. Co on tam? Dalej, idziemy na samą górę. Jakbym pijany, za nic. O, dostali. Dobra, i jazda. Odejdź ode mnie. Bo co? Odejdź ode mnie. Czołem, żołnierze! A, widzicie, jak lękają przed Geraltem? Czołem, królu! Królem mnie nazywają. Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na bitwę! Po co, kurwa, zmierzamy? Po zwycięstwo! No, i tak trzymasz. No i gitara. Teraz tylko tak właśnie, ten drugi miecz to jest miecz srebrny, tak? A ten jest ten normalny na ludzi, nie? Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię.
Zresztą on powinien sam wiesz, dobry miecz odpowiedni w danym momencie, nie? Dobrze pamiętam, okej, okay, no i tu jest koniec pierwszej części prologu. Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. No, świata nie zmienimy, Wiedźminie. Mów dalej. Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lavaletta. Zgadza się. Pan Arian Lavalette. A, to mi się pomyliło. Tamten był Echeverry, tak? On mówił o tym, o Echeverrym, nie? Chyba tak. A, to mi się pomylił z tym Dobra, nieważne. No, popadali jak muchy. Szczęście, co prawda nie wszyscy, ale większość, jak widzę. No i dobra, lecimy! Tak, czyli pierwszy jest ten na ludzi. Dobra, to dobrze myślałem. Jazda, jazda, biała gwiazda! Tak, to tak ci tak głupo nagadać. Dobra, chyba wszyscy, tak? Chyba wszyscy. Lordzie Soiksen, sforsujcie bramę do centralnej wyspy. To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Daję. Za mną, panowie! Za Temerię! Za Cintrę! Lordzie Swan, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu! Geralt, panowie, za mną! Po chwałę! Po flachę? Ty, namówiłeś. Cofnąć się do kurwy nędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie? Kurwie syny mają dobre pozycje. Spokojnie, wykorzymy ich. Jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? Pewnie, że mam. Jedziemy tam, znaczy idziemy sobie tam, odpalamy sobie balistę. Teraz tak, tutaj się chyba schodziło, tak. I tu gdzieś na lewo, nie? O, dokładnie, co to było? Krótki miecz stalowy, no dobra, wezmę sobie. Okej, okay, wszystko na myszce się robiło, dobra, dobra. Spoczko, spoczko. Dobra, zeskakujemy sobie. Ściągamy sobie mieczek i teraz tak, tutaj mamy dwóch typów, zajmijmy się na początku może faktycznie nimi. Dobra. Dobra. Dobra, teraz tak, tutaj są ci goście z kuszami, więc trzeba tutaj się nimi zająć. Jeden jest tutaj, pyk. Dobra, teraz szybko tego. Trzeba jeszcze narąbać. Jebać leniki! Koniecznie, żeby zapamiętował mi się jeden z tych gości, nie? To jest must have, dobra. Teraz tak, ciebie dokończę. Dobra, już prawie padł. Dobra, to teraz tak, zrobimy sobie tak. Dobra, ten padł. I zrobię sobie z powrotem tak. Nie ustępować, dobra. I mamy popa. Dobra. Pięknie ma. I teraz tak, odpalamy sobie tą balistę.
odpalamy sobie balistę i tutaj jak odpalimy, to powinni znowu się pojawić jacyś chyba inni. Jak dobrze pamiętam, zobaczmy. Odpalamy sobie balistę. A, tu się naciskało. Dobra. Nie ma problemu żadnego. Dobra, balista naciągnięta. Okej, okay, tutaj już właśnie chłopy idą do mnie z powrotem. I teraz tak, trzeba to znowu się troszkę pobawić tym Erdenem. Ale to zanim Erden, to teraz tak, no jakoś tutaj trzeba tych dwóch gości z tyłu narąbać, nie? To tak się porozdzielali, że nie bardzo mam kurde jak. Dobra, jeden leży. Teraz drugi. No i pięknie, dobra, to złapiemy sobie pojedynczo ich Erdeny i nakurwiamy, za przeproszeniem. Ej, co mi nie zmieniłeś, ty? Dobra, on padł. Chyba, że to nie uderzył troszkę, ale to tak delikatnie, więc nie ma problemu. Dobra, no i go. No i git. Dobra, popadali. I teraz tak, tutaj odpalamy sobie tą balistę teraz, bo teraz tylko naciągnęliśmy ją, teraz trzeba ją jeszcze... Będzie tutaj tak, a, już, okej, dobra, jeszcze nakierować, dopiero potem wystrzelić. I teraz chyba już nikt nie podejdzie do mnie, nie? Czy... ktoś jeszcze? A, jeszcze tu jakichś chłopów widzę, dobra. Ale oni chyba są już słabsi, nie? A, okej, dobra, jeden starszy jest co prawda tylko, ale okej. Spoko, no i pyk go. Dobra, Naura. O, i pokażę wam taki, jeszcze mamy jeden fajny easter egg, bo potem bym o nim pewnie zapomniał. Ale właśnie, no sobie przeszukałem, pozbieram sobie te oreny, bo one chyba do mnie, te oreny, później wrócą, jak dobrze pamiętam. O, zobaczcie to, poznajecie? Ja nigdy się nie nauczą. Dobre, nie? Easter egg w Wiedźminie, nie? Asasyna sobie tutaj wrzucili. To jest mega fajne właśnie tutaj. Dobra, i tutaj chyba nie mogę do nich dojść, nie? Tutaj nie mogę tam przejść, nie? Nie mogę, dobra. Dobra, no to po prostu idziemy w takim razie sobie już tam. Czy, czekajcie, czy ja to wystrzeliłem, czy jeszcze nie wystrzeliłem? A, nie wystrzeliłem, to teraz dopiero. Dobra. No i ta barykada im tam ładnie siądzie teraz, pyk. No, jednak ma to siłę, to uderzenie, co nie? Ma to jednak siłę. Pierdzielnięcia. I teraz tak, pamiętam, że chyba mogłem iść tam, ale tam muszę walczyć po drodze, więc mimo wolę iść tędy? Czy tutaj... A, tutaj już nie mogę, dobra. No to jednak muszę iść tędy, tak? Nie ma innej opcji. W ogóle po dwóch na raz położył praktycznie, nie? Też jest hit. Dobra. Ciebie szybko muszę narobać, bo tam jest kuśnik. Dobra, padł. Pyk, kolejny chyba to jest kusznik, tak? Tak. Dobra, daj te kusze naciągniesz, to chłopie ci już pochlastam. Dobra, i teraz właśnie, teraz tutaj mogę sobie przejść dopiero tą stroną, dobra. Nie wiem, sobie trzeba to chce zbierać, ale okej, jakiś pierścień, jakieś oreny, no niech będzie. No niech będzie. Spoczko. Dobra, w takim razie pójdziemy sobie na górę, do tej bramy, którą przecież sobie rozwalili. Okej, no i to też sobie pozbierajmy jakiś mieczyk, jakieś oręki, spoko, no problem. Dobra, no i bijamy się z nimi. Dobra. Dostaw trula, full testa, panie Janie. Dobra. Tylko go narobimy. Dobra, pyk. Poszedł. I teraz idziemy tędy w górę chyba, dobrze pamiętam. Czy tędy tutaj się szło? Tędy tutaj coś jeszcze było, ale tutaj... tutaj chyba nic ciekawego nie będzie, mimo, dobrze pamiętam. To on znowu dostałem, dobra. Jeszcze go tam... Kurde, naprawdę musiałam pomagać ze wszystkim. Dobra, teraz tak, oni to porąbią teraz, czy to... Rozwalić to już! Okej, okay, oni tak to rozwalą. Porąbać nas trzeba! Aj, tam będzie chyba ten, lawalet teraz.
Dobra. W sumie nie potrzebuję tego mówić, bo trochę spoileruję. Sorry. A, to jest ten gościu z pióropuszczą, to jest Echeverry. Więc jego przecież się mogę zabić, tak? Ja teraz będę musiał zwalczyć tutaj. Chodź, złap się tutaj, złap się, złap się. No złap się, nie bądź taki. Prawego mam mocniejszy ciosem, więc trzeba napierdzielać prawego. No, daj, co jeszcze? Dobra, ten też pan. Wow, a to był mój, dobra. No teraz tak, teraz tego narobimy sobie jeszcze. Dobra. Coś tam dostałem od niego, ale nie bardzo. Dobra, a ten Echeverry już padł? Kiedy on padł niby? Gdzie to nie był w końcu on? Kurde, już mi się wszystko pomieszało, ty. Już mi się wszystko im pomieszało kompletnie. O, wziąłem go się na barana w ogóle, patrzcie, nie? Dobra. Jakaś cutscenka. A, i teraz tu jest ta brama. I tutaj będzie chyba ten chłop? Nie pamiętam już. No, Gamonie. Odstąpcie, bo wystrzelamy was jak wściekłe psy! To jest chyba Adrian Lavalette. Arian Lavalette. A Arian, no. Nie będzie łatwo. Byłem blisko. Poddaj się, Arian! Potraktuję cię honorowo! Hednosz się, królu! Dobra. Zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy! Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Przemówię mu do rozumu. Spokojnie. Dobra, tutaj z tym Lavalettem zrobimy coś takiego trochę innego. Bo chcę, żebyście coś potem zobaczyli po prostu. Także no, zaraz zobaczycie, co chodzi do końca. Bo w ogóle nie wiem, czemu oni nie strzelają coś. Ale troszkę tutaj za dużo HP straciłem, no. Sorki. Za to karśnięciem. No ale tu znacznie dużo HP straciłem. Znacznie za dużo. Dobra, tutaj bym wziął sobie na razie Ardzika. Ej, dobra, teraz mogę wejść. Dobra, to HP też jakoś tutaj się regeneruje, nie? Może nie jakoś za szybko, ale powiedzmy, że jest w miarę całkiem okej. Okay. No dobra, no też szybko już to regeneruje HP. Tak, myślę, że ten poziom to jednak może troszkę za niski, ale okej. Okay. Ja wydaje mi się, że normalny będzie spoko później. Później będzie przecież znacznie ciężej imu, nie? Dobra, tutaj powinien być spotkanie. Sławny Geralt, tak? Z Rivii. Nisko upadłeś, Wiedźminie. Dobra. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Przekonajmy się. Dobra, i teraz wybiorę dość typową opcję dialogową. Oddaj się, a Foltest potraktuje cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Ja. Nikt. Foltest zhańbił moją matkę i do tego paktuje z Nilfgaardczykami. Król ma całą armię, a ty kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy? Król wysłał do nas Wiedźmina! Chcę, żebyśmy się poddali! Żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma! Hańba lub wiedźmiński miecz! Chcecie tak żyć? Chcecie zgiąć karki przed Foltestem? Nigdy! Słyszałeś, Wiedźminie? Nie chcą. Czy na pewno? Złóż broń, głupcze. To nie jest zabawa. Twoi ludzie nie muszą umierać. Poddajcie się, a król okaże łaskę. Moja matka doznała już dość królewskiej łaski. No i co z tym zrobisz? Rzucisz mi się na miecz? Uciekniesz? A no właśnie. Zrobił z niej ladacznicę, a potem wyparł się jej przed całym królestwem. Racja. I nic tego nie zmieni. A teraz rzućcie broń. Jeśli mojej matce coś się stanie, znajdę cię i zabiję. Spokojnie, masz moje słowo, nic się jej nie stanie. Zaufaj Wiedźminowi.
A ile tutaj taką opcję wybrałem, a nie walkę z Lavalettem? No to dowiecie się w niedalekiej przyszłości. Po prostu. No Wiedźminie to sobie tak naprawdę każdy wybór ma jakieś właśnie znaczenie, jeśli chodzi o fabułę i o to, co będzie się działo później, co nie mniejsze albo większe, ale zawsze jakieś tam znaczenie mają te nasze wybory. Właśnie to jest bardzo fajne w takich grach, gdzie właśnie mamy jakby ten wybór na grę, co nie? Tak samo później będzie też druga, którą pójdziemy, ale tym później. Arian Lavalette złożył broń. No proszę. No, rozmawiałeś z nim? Przez chwilę. Potem zabrali go na tortury. Zdrajcy nie mają łatwo. Mów dalej. Dobra, teraz to. Przy okazji, co ze smokiem? No właśnie, rozwalił smok. Pół zamku, wybił kupę wojska i odfrunął. No, dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirne. Tja, o mało nas nie pozabiją. Dobra, ogólnie plan na dzisiaj jest taki, jeśli chodzi o odcinek, że przejdziemy sobie cały ten prolog. Potem skupimy się już głównie na fabule i jakichś zadaniach, ewentualnie pobocznych, ale zobaczymy. Arian Lavalette poddał zamek! Otwieraj! I co? Żyje? Żyje! Nie jestem mściwy! Na kolana, to może okaże wam łaskę! No i utknęliśmy. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę. A tymczasem główne siły przeprawiają się do miasta. Wracamy do namiotu. O! W obozie jest teraz pusto i przyjemnie. Ja bym z chęcią poszedł. Aha, królewskie oddziały specjalne. No i już się na chwilę Tryzy rozmarzyła, a tu nagle pyk, czar, prysk. Chcemy go zobaczyć! Podważasz moje słowa, psie! Otwierać natychmiast! No, to się go zobaczył. Nie wiem, nie rozumiem, nie? Tu niby się poddali, niby jakieś pretraktacje i etc, etc. A to pyk, nagle Vernon Roche. Panie? Vernon Roche! Raport Roche! W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i rabują. No, standardowo. Lavalettowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. Co z baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękna jak zawsze. Nie było przy niej dzieci. Ale wiecie, gdzie są? W klasztorze. Ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. Znak. Przez most! I leci sobie smolczek. Chronić króla! A mówiliście, że nie ma smoka w pobliżu. Naprawdę? Jednak jest. Grycie! Smok pod kurdycie! My tutaj spali? Czy jednak nie? Zawodowiec hen do żony. Musimy się przebić do miasta. Tam mamy większe szanse. To prawda, że Wiedźmini nie polują na smoki? Prawda. Ten smok chyba o tym nie słyszał. Co on zrobi? Nie mam pojęcia. To ty jesteś ekspertem od potworu. Ej, ja nie mam HP już w ogóle. Co jest kurde grane? Brawa! Dostali się pod bramę! Na nich! Świętokradcy! No, wam ognia, to macie już ode mnie ogień. Dobra, przeżyłem to. Przeżyłem, dobra. Ale jest kurde dramat, widzowie. Jest dramat. Właśnie najgorsza... Najgorszy etap w tym całym prologu, kurde, cholerny. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, udało się. No, jest pan smoczek. Co teraz? No, na szczęście mają balisty. Uff, na chwilę mamy go z głowy. Ale całkowicie tak podoba mi HP, że no, masakra, nie? Hen do żony smok. Totalna masakra. Mogliśmy przez niego przegrać.
Odgłosy bitwy powinny go przepłoszyć. Mniejsza o smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Ostatni etap. Chodzi o prolog. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? Szybko. O, mam całe HP, dobra, jest okej, okay, widzowie, jest okej. Okay. So good. Ha! A gadali, że pod mury nie podejdziemy. Pół dnia i miasto zdobyte. No jeszcze nie. Meldować, walki o zamek trwają. Grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Fen przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Taran nie podejdzie. Chyba, że za tydzień. Próbować siekierami? Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan, co z nim? Zemdlał, zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą, na dole. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmij się tymi drzwiami. Idziemy, Fen. Wiedźminie. Wasza wysokość. Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Ja też. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała wyzima będzie ci zazdrościć. Spoczko. Żołnierze Lavaletów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko. Buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łbów przyjdzie wykorzystać je jako zakładników. Dobra, tego nie będę robił. Liczę na ciebie. Czy mnie opierdoli za bardzo i co będzie? Co z tymi toporami? Ruszcie życie! Dobra, i teraz tak. Tutaj muszę znaleźć jakieś przejście. Gdzie teraz to przejście było? Ja wiem, że tu była jakaś studnia bodajże i coś tam trzeba było chyba Ardem rozwalić. Wypuścicie nas, panie żołnierzu. O, ile się nie morda w kubeł! Kiedy my niewinni! Król, gdzie to było? Tutaj. O, tu! Robić. Chyba tu to było. Było chyba gdzieś tu, widzowie. Tak, to było dokładnie tutaj. Teraz też za dużo HP, żeby nie stracić, bo po prostu będzie dość ciężko. Dobra, zginęli. Jest fajnie. Dobra, ja tutaj do mnie chyba mogę odwiedzać w ogóle. No to akurat nie mogę, dobra. Dobra, schodzimy sobie tutaj i tu było chyba troszkę jakichś potworów, o ile się nie mylę. Bo to były takie kanały jakieś, coś ten desem, więc tutaj sobie chyba zmienię ten miecz nawet, słuchajcie, na ten miecz srebrny, na potwory. I teraz tak, czekajcie, skąd ja tu w ogóle przyszedłem? To muszę iść w dół chyba, nie? Dobra, tutaj chyba w dół muszę iść w takim razie. Tak, dobra. Tak, tutaj są te trupojady, nie? Czy coś takiego. Czy zginilec? Jak to się nazywa? O, utopiec, o, jeszcze lepiej. Dobra, i one wybuchały, czy nie? Nie, chyba nie, dobra, dobra. Chyba cię to srało tylko. Dobra, to one nie wybuchały, dobra, a teraz... Aha, tutaj mam wskaźnik, dobra, dobra, to ja wszystko wiem, to muszę iść... Właśnie, co mi daje potem ten mózg utopca? Jak ktoś wie, to też możecie napisać w komentarzach, co mi daje mózg utopca? Co ja ciekawego mogę potem sobie z niego ewentualnie wytworzyć, nie? Do czego mi się potem może przydać? Ja tu jest pusto, tu jest pusto, tu coś do zlutowania jest, nie? Jakieś oreny, dobra. Spoko. Dobra, i tutaj na każdym kroku tu mogą czaić się te utopce, nie? Nieraz tak oni sobie lubią tak z dupy wyskoczyć. O właśnie, aż mnie kurde to przestraszył. Uff. Ale tak myślałem, że właśnie tutaj one właśnie tak lubią z dupy wyskakiwać, nie? Uff. Ale tam mnie chyba wystraszył mimo wszystko. Dobra, tutaj Ardzi. Czemu to nie zadziałało? Jeszcze raz. O. Czemu pierwszy raz nie zadziałało? Patrzcie, jak się lubię kraić ze drzwiami. Patrzcie. Skubańcy. Gin frajerze. Dobra, jeszcze gdzieś jakiś menda społeczna? Nie ma. Tutaj coś jest? Nie ma nic. Światło. Nie, światło tu musi świecić, chłopie. Czekajcie, teraz tak, tutaj coś jest.
Ja to mogę otworzyć? Mogę, tak? Zajebiście. Pyk. Jakaś mendaje? Nie ma. Dobra, nie ma żadnej mendy. I okej, okay, tu mamy już chyba wyjście i tutaj będzie wyjście do... na tą wieżę czy coś takiego. Ta, zgadza się. Dobra. O, runa żelaza. Ruda, sorry, nie runa. Ruda. Ruda jak tris. Oczywiście nie obrażając rudych dziewczyn czy coś w tym rodzaju. Absolutnie nie. Skojatel. O, Skojatel. Też taki ciekawy dość easter egg. Nie, jednak nie, bo to będzie trochę później z fabułą związany. Nieważne. Zestawmy to, Idźmy sobie dalej. Dobra, i tutaj będzie jadka. Gdzieś. O, tutaj. Dobra, tutaj dajcie mi szybko. Irden. Właśnie się tutaj naklepę jakoś. Z większym, mniejszym trudem, ale też tu idę naklepę. A tego gościa to muszę potem zapać sobie wyrwem, bo inaczej się go, kurwa, nie da. Dobra, mamy go. Dobra, jeszcze raz. Nice. Dobra, mogło być lepiej, ale nie jest jakoś najgorzej, nie? W sumie nie jest jakoś najgorzej. W sensie, że jakoś dużo HP tutaj jednak nie straciliśmy. Dobra, i tutaj czy któryś z was czasami nie powinien mieć kluczu do drzwi? Któryś? Tu są zamknięte, a te? O, dobra, czyli jednak nie. Okej, ale naprawdę szybko mi się to życie regeneruje. Więc jest okej. Ja najbardziej jest okej. Okej, czekaj, to coś tu pominaliśmy. Tak, mamy to, mamy dratwę. Coś tutaj jeszcze było, nie? Okej, spoko. Coś tu jeszcze mam ciekawego? Bo w sumie tak nie wiem, czy tego potem nie pozabierają, jak trafiliśmy do tych, do tych lochów. Nie pamiętam właśnie, czy potem mogłem to odzyskać, czy nie. Wydaje mi się, że chyba nie. Dobra, teraz czekajcie. Bo tu było jakieś tajemne prze... O, tu właśnie. Dobra, myślałem, coś tu miałem jeszcze rozwalić, ale jednak nie. Okej, tu dalej będzie jakaś jadka. Tu na razie zmieniłbym sobie, być może nawet na igni faktycznie. O, byłbym spadł stąd. A tego byśmy bardzo nie chcieli, moi drodzy. Tego byśmy bardzo, bardzo nie chcieli. Dobra, tych dwóch sobie tutaj naklepiemy dość szybko, raczej. I standardowa akcja. Tego by się starczy, napiemy sobie w Irden, żeby jakoś za bardzo tutaj się z nim bawić, zaczkać. I zbędnie nie traci sobie HP, nie? Za bardzo im poszedłem za blisko. Dostałem rękę po buście. Dobra, dajcie mi szybko Irdenik. Jest kit, że biegać nie mogę, ale tarzać się już mogę, nie? Trzeba się turlać. Wtedy naprawdę szybciej jakby się poruszam. Dobra, ten Irden trzyma. Dobra. Gdzie ja jestem, gdzie ty bijesz? Chłopie, powietrze tam pniesz. Typie, opanuj się. Dobra, padł. I teraz tutaj jeden z was miał klucz. To na pewno. Jeden z was powinien mieć na pewno klucz. Tylko pytanie to jest który? Czy to jeszcze nie teraz było? Kurde, może mi się wszystko popieprzyło. Ja dawno to nie grałem, nie pamiętam. Okej, okay, rozkazy dla żołnierza. Sprawdźmy sobie to. Mogę tak odczytać, czy coś z tym zrobić? Kurde. Czekajcie. O! Wszystkich dowódców oddziałów. Nakazuję się niezwłocznie wycofanie wszystkich drużyn i obronę dróg prowadzących do świątyni. Bronione pozycje należy utrzymać za wszelką cenę. Śmierć tyranowi. Spoko. Oczywiście to chodzi tutaj o Foltesta, że to jemu życzą śmierci, tak? I dobra, tutaj też jeszcze coś było właśnie. Teraz tak, tutaj szybko, kurde, dajcie mi... Zagapiłem się troszkę. To też nie chciałbym jakoś szybko się też z tej many wywalać na,
na te znaki, czy jakkolwiek to brzmi, bo później będzie ciężko. Teraz koniecznie muszę mieć ustawiony na Irden, to będzie taki jeden potężny gość za chwilę. Potrzebujesz klucza. I dobra, i klucz miał któryś z was dany, to na pewno. O kurde. Jednak nie? Aha, czyli tutaj. Aha, dopiero od tego się stąd mogę ten klucz wziąć. Ojojojoj. No i tutaj jest, moi drodzy, jadka, całkowita jadka tutaj już jest. Wyrzuć mi to, robactwo, nie rycerze! Weźmy sobie inny. Niebraziejców! Na paletowie! Świętokradcy! Dobra, wymachę z tym mieczem tam w powietrze ile chcesz. Dawaj, dawaj, bo będzie ten chłop jest za mną. Jeszcze za mną biega, okej. Dawaj, dawaj go tu. Ten tam został gdzieś chwilę, nie, nie wierzę. Dobra, patrz. To teraz tak, szybko, 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 szybko tutaj na... Szybko na Irdenik. Musi przełączyć. Jaki chłop jest szybki, nie? Za temerię, chłopy! Chodź tu. Śmierć za temerię! To dobra śmierć! Dobra, padł. Super, jeszcze jeden został. Dobra, jeden się złapał szybko. Świętokradcy! Dobra, chodź tu. Jeszcze raz, wyrdenik. Chodź, chodźmy tu. Ale dużo HP ma w ogóle, nie? I on kurde na jeden Irden, jak go trafię, to już szło z powrotem te, nie? Swoje te. Ataki wprowadzi. Dobra. Wyrzuć mi to robactwo! O, nie złapał się, nie złapał się! Ej, co jest? Jak to się kurwa nie złapał? Za temerię, chłopy! Śmierć za temerię! To dobra śmierć! No zginiesz w końcu, chłopie. Nice! Zginął se, chłop, dobra. I tu jest chyba gdzieś klucz, w którejś tej sakry powinien być klucz. A, okej, okay, dobra. Mamy kolejne rozkazy dla żołnierzy. Co tutaj tym razem mamy ciekawego? A, no to jest to samo. Dobra, no to nieważne. To samo, co było wcześniej. Klucz do ten. A, zapomniałem zawsze, że podnoszę wszystko myszką. Dobra. Także no cóż, idziemy sobie tutaj dalej. I tu powinna być taka fajna dźwignia, która otworzy tą bramę. I to jest tutaj w tym pomieszczeniu, do którego mamy kluczyk teraz. No i elegancko. Teraz tak, co mamy w kufrze? W kufrze mamy znoszone rękawice. No niechaj będą. I teraz tak, tu jakoś... Dobra, mamy interakcję z kołem. Aha, tu muszę naciskać, dobra. Chciałem sobie zapalić, to trzeba naciskać. I elegancko. Teraz idziemy sobie tutaj do Foltesta i tu będziemy mieć za drogę do świątyni i gdzieś tu za momencik dosłownie powinien być koniec jakby prologu. Dobra, właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym wiedźminem na świecie i najbogatszym. Ile zarobiłem? Trzymam waszą wysokość za słowo. Milion orenów. Widzisz, Vernon? Geralt dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Co, zginął? Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Chęt dożyć elfy. Potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! Ta jest, idziemy do świątyni. Okej. Okay. Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Ty nie albo powiesz, mówisz panie prawdę, Vernonie. Albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Bękarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Gdyby nie Tails, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. No, to jest ostatni etap prologowy. Arcykapłan mówił prawdę. Chyba troszkę jednak ponad godzinkę, gdzie ten odcinek. Jego wysokość Foltest, król Temerii. Arthur Tails, były hrabia Nesveld.
podpisywałem twój wyrok. Tak. Tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. A jak widać. Gdzie Anais i Busy? Pytasz o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tiles. Obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltest, w obecności bogów i ludzi, Busy i Anais to owoc twoich lędźwi. Nie wiem, o czym mówisz. Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tiles, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy się paczy, czarownicy i mutanta odmieńca. To jakiś problem? Święte miejsce. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. Gdzie ukryliście dzieci? O, i cyk. Znak akcji poszedł. Samotni. Są samotni. Co to ma znaczyć? Bluźnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! No i masz w łeb teraz, nie? A, jednak brzuch. Świątobliwemu włos z głowy nie spadł, a szlachetka dostał w ryj. No nie w ryj. Wilk syty i owca cała. Bardziej na wątrobę, gościu. Różne rzeczy mogą pójść nie tak w czasie szturmu. Ale smog był kroplą, która przegięła pałę goryczy. Przelała. Co przelała? No, goryczy. Czarę. Geralt, ty się znasz. Da radę wytresować smoka? Tak, ja tak, tak. To dlaczego gadzina zjada tylko moich ludzi? Miejmy nadzieję, że Marigold udało się teleportować. Na pewno sobie poradziła. Jeśli zginęła, trzeba będzie znaleźć nowego doradcę. Zamknij się, Roż. Spójrz prawdzie w oczy. Smok mógł ją... Smok będzie za chwilę twoim najmniejszym zmartwieniem. No jednak nie. Dosyć! Zamknąć gęby, obaj! Kompek is real, widzowie! Kompek is real! Łe! Nie zdążyłem! Spolele się wszyscy żywcem, kurwa! Te, nie zdążyłem! Znaczy kliknąłem, ale nie te przyciski z myszki co trzeba, nie? Zamiast prawej kliknąłem lewy. No pepega, pepega. Pepega, widzowie, się wydarzyła. Dobra, ale okej, okay, chociaż dobry moment. Smok wrócił! A, Invernona wywaliła. Nie mogę! Nie w stronę smoka! Panie Janie, nie w stronę smoka, kurwa! Okej. Okay. Gdzieś mi wie, co się działo, nie? Zobaczmy, kto się schował w ogóle, nie? Przy chłop. Dobra, udało mi się chyba uciec. Oj, okej. Okay. Cyk. O. Oj, smok dostał jeszcze wykałaczką gdzieś tam pod zęby i uciekł. Znowu ocaliłeś mi życie. Możesz prosić o co tylko chcesz, Wiedźminie. Oczywiście. Chcę nowy miecz srebrny, wisisz mi miecz. Opuszczam dwór, panie. Pragnąłbym, żeby Triss Merigold mogła odejść ze mną. Jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Ślepy jesteś. Zadłużyła się. A dziwisz jej się? O, i są bankarty foltestowe. Busy Anseis czy Anais. I jakiś kapłani. Kto idzie? Król Foltest! Przyszedłem po moje dzieci. Geralt, poczekaj. Mógłbyś je wystraszyć. No, ty na pewno tego nie zrobisz, typie. Właśnie wymordowałeś... Bogom niech będą dzięki. Jakby ich ludzi, moje nie? Modły zostały wysłuchane. Co ty nie powiesz? No i są mi one. Bankarty protestowe. Jedna się też przytuliła, a drugi to tak... Tak... O, tak... Trochę zniesmaczony całą tą sytuacją. To nie jest mój ojciec. To jest Busy? To wciąż twój król, chłopcze. To jest Busy? Co ty gadasz? Chyba bardziej Pussy, nie Busy. Nieważne. Nie wnikajmy, zostawmy to, zostawmy to. Biją na triumf. Twierdza padła, miasto zdobyte. Tak jest.
Czas podziękować praojcu i matce stworzycielce za zwycięstwo. Dzięki wielkie. Chwila, ślepcze. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Tak, wmawiaj to sobie dalej. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem, a królowie nie płaczą. Chyba, że mają na imię pussy. Nadchodzą zbrojni, panie. Dzieci, to troszkę zmienia idźcie po tej rzeczy. Do refektarza. Za chyba, że się mylę, co ja mogę wiedzieć. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw Bussi musi umyć twarz i usunąć ślady łez. Tak, właśnie. W komnacie obok jest wiadro z wodą. Anais, pomóż bratu. Tylko żeby się nie utopił w tym wiadrze tej. Bo tak, trochę tak mi przypomina jakiego chłopoczka, co do wszystkiego jest zdolny. Ja miałem zrobić kaczkę gumową do zabawy do wanienki, to bym ją wziął i na grilla wrzucił. Jak nic, bum cyk cyk. Nie mogę. Panie, modlitwa. Oj, Foltest chyba to jakiś... To są królewskie dzieci. Nie jakiś bogabojny jest, czy coś w tym rodzaju, bo tak nie bardzo tych modów był skłonny. W sumie to się nawet nie dziwi. Mają twoje oczy. Panie. Tak, to jest ten gościu z łódki. Tak zwany królobójca. Także wiecie teraz co się stanie, nawet Geralt nie zdąży z reakcją. No i te piękne przejścia. Co to za książka jest? Że Foltest się nie skapnął od CB? Kurde, o co chodzi? Że on nie zauważył tego, że na pewno śmierć teraz? Chyba teraz dopiero się zorientował, tak? Aha, tylko że już chyba wiedział, że nie ma jak mu uciec, tak? No i cóż, no, był Foltest. I nie ma Foltesta. Oj, dziewczynka potem sobie zobaczyła, to chyba do kościoła już nie pójdzie tej. Taki plus, że chociaż głowa Foltesta została na miejscu. Że chociaż jej nie zabrał. No, jest Wiedźmin. Kolejny, który chciał zabić króla, tylko temu się mu jakoś udało. Tak samo jak poprzedniego. Cyk i pyk, i uciekł. Jest to będzie pokazane, czy nie będzie pokazanego tego właśnie w tym momencie? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie, dobra, no to ja się na razie nie odzywam póki co. Zobaczycie w swoim czasie. No teraz oczywiście jest żona Geralta, ale byście dzwany kurde zobaczyli. Przecież on nie ma nawet krwi na tym mieczu, w gamonie głupie. I posądzacie go o zbrodnię, której nie popełni, nie mając, jak nie ma krwi na mieczu? Nie wiem, nie rozumiem trochę tutaj tego. Znaczy no w sumie tutaj na tym ujęciu może nie było widać tego, że ma krew, ale pewnie przecież miało przecież ilu przy niego po drodze, żeby pochlastali, nie? Więc no dobra, no może ja gadam teraz w tym momencie głupoty w sumie, nieważne. Dobra, to będzie już koniec prologu w tym momencie. Więc... No cóż, spoczko. Chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? No, chyba nie. Foltest, król Temerii, został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na no pewno cóż, nie zgnijesz bywa. W lochu. Powieszą cię. To żeś mnie może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu.
Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem Scoia'tael. Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Wskazanego tego nie było, ale nagle odpłynął. Czyli ta łódź, którą widzieliśmy właśnie sobie wcześniej, że mówi taki easter egg, ale troszkę się z tym pomyliłem oczywiście. No właśnie była ta łódź, którą później ten gościu, wiedźmin, który zabił Foltesta, uciekł tą łodzią z oddziałami właśnie Scoia'tael. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Zabiłbym tego skurczy syna, oczywiście, że tak. Zapolowałbym na tego królobójcę. Wiesz, gdzie go szukać? Scoia'tael pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea. Maski w niebieskie pasy. Komando Jorveta. Zatem mamy trop. Komando Wiem, gdzie Jorveta. Ich szukać. Czyli plan działania ustalony. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. Tak, tylko gorzały. W sumie, dlaczego nie? Wes! O, idzie Wes. Wes, Wes. Przynieś nam coś do picia. Tak, tylko migusiem. No, nie można było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w twoich rękach. Oj, by tak naprawdę było. Dziękuję. Proszę. No, mamy jedzonko, mamy... kurde, jakiś wodziankę, czy może wódziankę. Cholera wie w sumie, co oni tam piją. O, Geralda, opity, to teraz może iść. Kobiety służą w jednostkach specjalnych. Nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Co ty Jak gadasz? Trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łap Scoia'tael. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrżnęli mieszkańców. No cóż, Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. Ciekawe, co z nią robili. A może nie wnikajmy. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivii. Może dobrze traktowali. Dotyczące śmierci króla? Śmierci Geralta. O, widzisz. Raport dotyczy wydarzeń sprzed 5 lat. O, i teraz sobie Geralt przypomniał. A mianowicie właśnie tutaj tą Rivię, nie? Miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nieludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. Geralt z Rivii. W czasie zamieszek ginie 76 nieludzi, w tym wiedźmin Geralt z Rivii, pchnięty w pierś widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług w wysokości 3 koron w lokalnej karczmie. I właśnie, dlaczego to potem... Ratując wiedźmina, ginie też Yennefer z Wengerbergu. Ciała Geralta i czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Czyli Yennefer też zginęła. A to akurat tego nie pamiętałem, że Yennefer też zginęła. Co się z tobą dzieje? Coś mi umknęło. Widziałem to. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła ci pamięć? Pamiętam tylko to. Sam koniec. Czy chociaż coś pamiętasz, nie? No ja mówię, że właśnie dziwi mnie to, że po tej scence widać to, jakby Geralt oszczędził tego roba. Skończyłem. Skuj go. Jakby nie chciał po prostu go zabijać. Pytanie właśnie dlaczego? W sumie nie mam pojęcia. Jeśli wiecie, no to napiszcie w komentarzach. Bo z chęcią bym się właśnie dowiedział, dlaczego tak to wyglądało. Daj mi klucz. Znaczy, właśnie, czy tylko tak to wyglądało, czy tak faktycznie właśnie to było naprawdę, że mógł go zabić, a jednak tego nie zrobił, że ten chłopak sobie oszczędził, nie? Troszkę mnie to w sumie ciekawi, nie powiem, że O świcie wypływam. Straż przyjdzie tutaj za 5 minut. Zjedz coś, przyda ci się. Spoczko, dzięki. Panie Werno, nie roszu.
Jak na rycerza, czy na taki już, nie wiem, przydupasa króla, to całkiem nie najgorszy z ciebie gość w sumie, jakby nie było. Da mi klucz do kajdan. Jest pięknie. I jest pięknie, widzowie, jest pięknie. A, jeszcze wczoraj na rękach go nosili. Jak bohatera. Nie dziwota. Sam widziałem, jak 20 ludzi trupem położył. To prawda. Zasuwał po murach i nie było widać, gdzie ma miecz, tak nim wywijał. Co ty gadasz? A jak bestia nadleciała, to myślał, że go na strzępy rozerwie. No, poczekaj, widzisz, jutro nie. Będą z niego skórę pasami drzeć. Ty tam lepiej, kurde, ten kubeczek sobie zostaw, wymij kości i ten, zostaw go sobie, żebyś miał co zęby pozbierać. Szkoda takiego gówna tykać, tylko człowiek se łapy pobrudzi. Masz rację, to robota dla kata. Tak, otóż to. Dobra, chcemy jeszcze gadać? No i elegancko. Dobra, także w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka, zostawcie suba. No i napiszcie po prostu, czy kontynuować tą serię i czy no po prostu wam się podoba to, co coś nowszego na kanale, tak? Także też zapraszam was oczywiście z wielką chęcią do sprawdzenia linku w opisie i dołączenia na mój serwer Pikacka Złoga Goryna. Oczywiście link również znajduje się w opisie. Także cóż, no, na razie, do zobaczenia w kolejnym materiale.